Dzień dobry wszystkim. Mamy dzisiaj 5 maja 2023 roku. Nie było mnie trochę, bo byłem na tutaj sprawy załatwiać Toronto, okolice, więc ogólnie też i dzisiaj, szczerze powiedziawszy, nie mam specjalnych tutaj tematów, ale jest trochę pytań i odpowiedzi i spraw. Więc chciałem zacząć tutaj. Skontaktował się ze mną pan policjant Adrian z Bydgoszczy, którym żeśmy się tutaj spieli i w komentarzach u mnie na kanale i u Mateusza na kanale. Adrian napisał, że publicznie przepraszam ciebie, Sławku. Moje komentarze rzeczywiście były skrótowe, niewyjaśniające sensu, więc je skasowałem. Głoś Ewangelię, a resztą sam Bóg się zajmie. Tyle z naszej strony i w tej chwili na pewno się zgadzamy. No i oczywiście przeprosiny przyjmuję. Nie ukrywam, że mnie zdenerwowało. Po pierwsze, porównanie mnie do Szczukiewicza. No, Szczukiewicza uważam za człowieka, który no, ma jakieś tam kłopoty natury psychicznej i mentalnej i no nie było to zbyt miłe porównanie. Ja się raczej tutaj wypowiadam merytorycznie, nie opowiadam głupot jakichś tego typu, co on opowiadał. I druga sprawa, no tam jeszcze napisałeś, że ja robiłem screeny i że obrażam katolików i że jest tak jak Chojecki, tam obrażam katolików, a on już mu się to znudziło. Ja, po pierwsze, mój, że tak powiem, konflikt z Patlewiczem nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, tylko z tym ma wspólnego, że Patlewicz to jest po prostu konfitura zwykła i człowiek wyjątkowo prymitywny. Napisałeś, że tam, że robiłem screeny, to w ogóle nawet nie były screeny, tylko to były zdjęcia, bo jeśli chodzi o obsługę komputera, no to teoretycznie umiem zrobić screena, ale zajmuje mi to bardzo dużo czasu i jeszcze się muszę upewnić, że na pewno to robię. Jestem raczej debilowaty, jeśli chodzi o pracę z komputerem i po prostu zdjęcia robiłem telefonem, przeczuwając, że ten człowiek, który mówi tak dużo o honorze, o wiedzy, której brakiem się w tamtej rozmowie całkowicie skompromitował, że po prostu skasuje to, gdyż no nawet taki głąb jak on się zorientował, że się kompromituje, więc no niewygodnie mu to było trzymać, więc to usunął. Więc przewidując posunięcie konfidenta, po prostu sobie porobiłem zdjęcia i zrobiłem na bazie tego filmik. Nie mam żadnego konfliktu z katolikami. Nie ukrywam, no, że nie lubię tego kościoła, zresztą nie lubię żadnych tego typu korporacji. Kościół katolicki jest największą z nich i wszyscy rodacy, wszyscy Polacy są skazani na płacenie na to dziadostwo, więc no nie podoba mi się to. No. I tyle, wyrażam swoje zdanie, ale co do Patlewicza, to czy on jest katolikiem, czy nie, to nie ma de facto znaczenia. No, Patlewicz jest przede wszystkim dziadem kalwaryjskim, jest właśnie człowiekiem kompletnie bez honoru, jest taką, można powiedzieć, mędką, donosicielem drobnym, który za pieniądze zrobi praktycznie moim zdaniem wszystko, który żebrze na internecie o pieniądze na paliwo, czy tam się no, wstydzi się tego, że mógłby jechać pociągiem, chociaż dla jego widzów by to było taniej. Z tego, co mówią jeszcze inne głosy, jest nierobem kompletnym. Sam się tam wyśmiewa z Chojeckiego, że był na utrzymaniu żony, a sam mieszkał u teściowej, a nawet jest w gorszej sytuacji, no bo Chojecki odniósł z czasem jakiś sukces finansowy z tych zbiórek, a temu Patlewiczowi no, nie udaje się nawet tego, więc no nie chcą ludzie ani za bardzo kupować jego książek, ani pieniędzy mu wpłacać, ani nie chcą nic. No jest po prostu, no jeszcze właśnie to wycieranie sobie, nie dość, że chłop wyciera sobie mordę Bogiem, chociaż nie wie, w co wierzy de facto zupełnie, co udowodniłem w rozmowie. I dwa, ciągle wyciera sobie mordę honorem, no którego nie ma zupełnie taka kreaturka, więc zrobiłem po prostu screeny, żeby udokumentować, że taka rozmowa miała miejsce, ale nie chodziło mi o jakieś przecież donoszenie gdziekolwiek na niego albo coś w tym stylu. No. Tutaj z Adrianem żeśmy jeszcze pogadali sobie prywatnie. Wczoraj w drodze pisanej ja przeprosiny przyjmuję. Sorry też, że się uniosłem. Nie zamierzam się kłócić. Lepiej się, że tak właśnie powiem, godzić niż kłócić. Między innymi dlatego wspieram
działania proukraińskie w konflikcie wojennym, gdyż cały czas wychodzę z założenia, że lepiej z sąsiadem tak tego typu żyć w zgodzie, niż być pokłóconym. Lepiej wyciągnąć rękę, gdyż no mądry tak robi człowiek. W tym przypadku widzisz, ty się okazałeś być mądrzejszy ode mnie i wyciągnąłeś pierwszy rękę i ja to szanuję i przyjmuję twoją wyciągniętą rękę zdecydowanie. I z kolei, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie, to moim zdaniem Polska akurat, no, to jest jedna z nielicznych rzeczy, którą rząd robi dobrze, czyli wyciąga rękę do Ukraińców i moim zdaniem dla naszego wszystkich dobra. Owszem, straszą te onuce 430 ileś dni już, to ciężko, już nie chce mi się tego liczyć, ile już trwa to straszenie, ale od pierwszego dnia tej wojny straszyli, że Polska zaraz zostanie wciągnięta do wojny. Wczoraj zresztą w ogóle będąc w Mississaudze, w polskich sklepach, spotkałem gościa, którego miałem w znajomych na Facebooku przez kilka lat, który się okazał być ruską onucą, który do mnie potem zaczął wypisywać, że jestem banderowcem właśnie, żem se wymienił paszport na ukraiński, że on tam nienawidzi Ukraińców, że jakiś Poliakow nas w wojnę pcha, to tam było w drugim miesiącu wojny. Oczywiście jak mnie zobaczył, to na mnie spojrzał, się odwrócił i udawał, że mnie nie poznaje, chociaż wiem, że mnie poznał. No i zresztą może i lepiej, bo to z onucami się bratać publicznie to już gorsza sprawa. Tak czy inaczej, taka ciekawostka, świat jest mały dość, jak zawsze, ale no na tej samej zasadzie, drogi Adrianie, staję po stronie przyjaźni polsko-ukraińskiej, choćby po to, że po prostu ja zdania nie zmieniam. Ja uważam, że Ruscy są wrogiem Polski i że Ruscy by się na Ukrainie nie zatrzymali, gdyby szybko wojnę wygrali. W tej chwili uważam, że Ruscy są o wiele mniejszym zagrożeniem dla Polski niż półtora roku temu i to, że żeśmy tam oddali jakieś stare czołgi, że jakieś tam 500 plusy pobrali, coś tam wyciągnęli ci Ukraińcy, coś tam zahachmęcili, coś tam ukradli, no to jest wszystko korzystniejsze od tego niż to, co widzimy ze zdemolowanym ukraińskim krajem. Równie dobrze, gdyby pokonali Ukrainę błyskawicznie, mogłoby się to wszystko to samo dziać w Polsce. Mogłyby przebierać nóżkami te ruskie onuce, te piskorskie, Wielomski, to towarzystwo i tak dalej i pchać się już do władzy. No tego Wielomskiego w ogóle, takie znalazłem zdjęcia w ogóle, można sobie zobaczyć, proszę bardzo. Zdjęcia Wielomskiego znalazłem z Wojciechem Jaruzelskim. To drugie zdjęcie w towarzystwie takiego podobnego mu komucha towarzysza Engelgarda. To też taki katolicki katotalib. To jest taka ta prawica katolicka, można powiedzieć, to są katoliccy komuniści, o. I takiego w ogóle karierę takiego Wielomskiego też, to sobie na szybko prześledziłem, to jest to sama podobna droga jak Sykulski. Kolejna chorągiewka. Sykulski zaczynał u Rysia Petru, przypomnę, w Nowoczesnej, tam się nie udało, to ja z konfederatą ruskim. A taki Wielomski był, przypomnę, w 99 do 2001 doradcą Jerzego Buzka do spraw komunikacji społecznej, był później członkiem ZKHN-u, później był jakimś członkiem jakiegoś Przymierza Prawicy, z którego jako członek Przymierza Prawicy został dopisany do list wyborczych PiS-u w 2001 roku, ale no naród się zorientował, z jaką kreaturką ruską ma do czynienia i oddano na niego 126 głosów. O 124 za dużo, no bo tam żona i on na siebie zagłosował, to dwa powinien mieć głosy, no ale no 124 głosy przez pomyłkę pewnie. Potem był w WPR-ze, też wystartował z kolei do Eurokołchozu na europosła, też się szczęśliwie nie dostał. Później przeniósł się do Kongresu Nowej Prawicy, występował na zjazdach i kongresach Ruchu Narodowego. To jest lustrzane odbicie tak ideowego lewaka, czy idiota, tylko że w drugą stronę. Taki gość żyjący z opowiadania ludziom głupot, z memłania językiem po próżnicy, tak jak są lewaki ideowe, całkowite, tak samo tutaj, no kato taliban, kościół jest nieomylny, tylko kościół, no i Ruscy, i Chiny, i świat wielobiegunowy, czy jeszcze dodatkowo zwolennik NWO, który opowiada o tym, że nie jest zwolennikiem NWO, no to można
wszystko w dzisiejszych czasach. Tak czy inaczej, no postać, jak dla mnie delikatnie rzecz mówiąc, szemrana. I no jak widzę właśnie te mordy czerwone, które stają po stronie tych ruskich i tak plują na tą Ukrainę, no to ja tak mówię szczerze do dzisiaj, ja nie wiem, o co tym ludziom chodzi. Ci ludzie chcą żyć w permanentnym konflikcie ze wszystkimi, nie? Ruscy nigdy nie będą Polaków przyjaciółmi, gdyż no większość społeczeństwa w ogóle olewa na szczęście to gadanie. No tutaj pokazywałem w poprzednim filmiku kawałek tego pochodu pierwszomajowego z tego roku właśnie z tymi czerwonymi, z Cykulskim, z Pitoniem, z tym chińsko-ruskim towarzystwem całym, z tymi, tam masa oszołomów takich facebookowych, kłamców i tak też była. Na szczęście no naród to olał, jak widzieliśmy pełne kurorty w Sopocie, w Zakopanym, na Mazurach, pełno ludzi, ruch jak cholera, więc no Polska, Polacy jakoś tam sobie radzą. Oczywiście jest gorzej, mogłoby być lepiej, no ale nie ma co też opowiadać tych głupot, że Polacy będą za chwilę z głodu zdychać i tak dalej, no bo coś takiego nie nastąpi, bo to jest z kolei plus tej demokracji właśnie, nie? Jaka ona by tam nie była. Ale no, władza musi się cokolwiek w naszym świecie z ludźmi liczyć. No to nie są Ruscy czy Chiny, że tam jest wiadomo, będą rządzić dożywotnio i on ma w dupie społeczeństwo, nie? Społeczeństwo nie chce iść na wojnę, to się ich wyłapie na ulicy. Tutaj jeszcze kolega BRW napisał, nasze państwo nie potrafi sobie poradzić z jakimś zboczkiem, który poprzykręcał tabliczki strefa wolna od LPG i narobił tym szkód. Cwaniaczek zaczął mawiać wszystkim, że jest babą i zostaje aresztowany i wypuszczony i od razu wyśmiewa ministra sprawiedliwości. Na granicy Białorusią działa jawnie piąta kolumna, od tego bezczelnie wspierana przez media itd. itd. Terroryści Greenpeace'u jawnie atakują obiekty przemysłowe, nic, a ty domagasz się, żeby kilku kacapskich zjebów wzięli za ryj. No miło by było, żeby wzięli wszystkich właśnie tego typu ludzi akurat za ryj, a oni brali ludzi za ryj za to, że szmaty na mordzie nie nosili. To jest z kolei kompromitacja. No ja sobie zdaję sprawę, że to są moje marzenia. Ja bym to zorganizował zupełnie inaczej, ale jest z drugiej strony wojna. No jesteśmy sojusznikiem NATO, a ci ludzie są ewidentnie zdrajcami po prostu, nie? Tylko że no korzystają z tego, że właśnie istnieje tam jeszcze wolność słowa. No oczywiście ona jest ograniczana między innymi właśnie przez takich konfidentów jak Padlewicz, jest ograniczana, ale jeszcze jakaś tam istnieje, więc można powiedzieć, że z tego korzystają. Być może państwo celowo na to pozwala, może kiedyś, może potrzebują zebrać materiały. No to jest z kolei właśnie, wszystko ma plusy i minusy. No. Ogólnie też wszyscy są zwolennikami wolności, ale nie ukrywajmy tego, no, że ludzie są durni, więc czym więcej wolności, tym więcej też głupoty, aczkolwiek no ja wolę to, mimo wszystko wolę więcej głupoty niż zamordyzm jakiś chiński czy ruski, nie? Zobaczymy, co z tego wyniknie. No nadchodzi 9 maja, zobaczymy znowu ruski dzień niepodległości, ten ruski dzień tam znaczy zwycięstwa i zobaczymy, czy Sykulski znowu ruszy do ruskiego ambasadora, że mu na kolanach wychlastać jęzorkiem najciemniejsze zakamarki jego ruskiego ciałka. I tyle. Tu jeszcze powstała oczywiście w komentarzach dyskusja też z kolegami tutaj, kolegami kalwinistami. To też w ogóle jest ciekawe z tym kalwinizmem. Ja myślałem, że to jest jakieś jednolite, nie? A tutaj ogólnie to do mnie pisało prywatnie dwóch kalwinistów. Dwóch się tutaj, albo nawet trzech, udziela mocno pod filmami. I każdy kurna ma inny kalwinizm. To się też powinniście ustalić tak naprawdę, co to jest ten kalwinizm, bo jedni mówią, że w ogóle uczynki są niepotrzebne. Ten kolega tutaj wiewiół, skłamał na mój temat, że ja jestem uczynkowcem. No powiedzieć na mnie, że ja jestem uczynkowcem, to już jest naprawdę kłamstwo grube. No nie wiem, jak tak można powiedzieć o mnie, ale no to jakieś nieporozumienie zupełne. I to piszą goście, którzy część, już nie wiem, jakie ma poglądy ten kolega z kolei wiewił konkretnie, bo już się pogubiłem z kalwinistami. Niektórzy piszą, że w ogóle właśnie co by nie zrobili po tym, jak ich Bóg wybierze już, to choćby codziennie kogoś mordowali, to się nazywa upadanie wtedy i to nie ma żadnego znaczenia dla zbawienia po tym wybajaniu, co jest trochę dziwne, no bo Bóg wybiera
jak Bóg by wybierał i obdarzał, że tak powiem, dotykał swoją mocą, to taki człowiek powinien być praktycznie bezgrzeszny już, no ale to może ja się mylę. Ja raczej mam swoją teorię, że to człowiek wybiera Boga, tak jak łotr na krzyżu zgłosił się do Jezusa, a nie Jezus do łotra na krzyżu, albo że jest radość w niebie, jak się nawróci jeden grzesznik, niż 99 uświęcaczy. Więc tak jak mówię, no jakby najpierw Pan Bóg go dotykał i mówi, to się teraz nawrócisz, a potem się z tego cieszył, to dziwne to dość by było. No, tam jest zresztą wiele cytatów, to już gadaliśmy na ten temat 500 razy, ale ogólnie no to jest 6 wersji tego kalwinizmu. Tutaj z kolei ten Bartosik, który podobno jest kalwinistą, on mówi, że trzeba uświęcać do ostatniego dnia i mówi jak ten. Leszek Miller mówił, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Jak na minutę przed śmiercią będziesz wierzył, to jesteś zbawiony. Jak się stanie paraliż jakiś, śpiączka, coś, albo ci coś się popieprzy w tym ludzkim podłym umyśle i nie będziesz wierzył, znaczy, że nie jesteś zbawiony. I to albo, a uczynki twoje dobre są dowodem na to, że też, że jesteś wybrany właśnie, no więc no bzdury jak dla mnie. Ja bym tak pastorowi Bartosikowi zaproponował po prostu jedno, uwierzę w jego uczynkowość, to i tak oczywiście nie będzie wystarczające do zbawienia, ale uwierzę w jego uczynkowość, jak sprzeda wszystko, co ma, zostawi sobie na, nie wiem, na życie, nie wiem, 1000 złotych miesięcznie na jedzenie, sprzeda wszystko, co ma, rozda, zgodnie z zaleceniami Jezusa i będzie tak żył, to wtedy uwierzę w jego uczynkowość. Aczkolwiek to i tak jest pikuś, jeśli chodzi o zbawienie. No ale tutaj właśnie doszła ta rozmowa o tym nauczaniu Chojeckiego, czy Chojecki ogłosił herezję, czy nie. No dla mnie, ja się w tym przypadku z Chojeckim zgadzam, że Jezus nie był takim człowiekiem jak ja, czy każdy tutaj z ludzi. No nie wiem, co w tym jest dziwnego, no. Jezus, takiego Chojecki użył takiego sformułowania, że Jezus przybrał ludzką powłokę i Bóg zszedł na ziemię w postaci człowieka. No ale czy Jezus był, tak jak wy tu piszecie, pełnowymiarowym, stuprocentowym człowiekiem? No z tym to się nie zgadzam zupełnie. No moim zdaniem nie był. No po pierwsze nie grzeszył nigdy. To człowiek ma grzeszną naturę, człowiek cały czas grzeszy. Człowiek grzeszy średnio pewnie co kilka sekund, więc nawet może nie wiedzieć, że grzeszy, a grzeszy. Jak to się mówi, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, więc wielu katolików, wielu ludzi, którzy czynią różne obrządki, z dobrego serca na przykład właśnie, mając dobre intencje, myśląc, że to im coś pomoże, de facto grzeszą i się z tego sprawy nie zdają. Właśnie często ludzie mówią fałszywe świadectwo przeciwko innemu człowiekowi, myśląc, że mówią prawdę na przykład, a nie chce im się zweryfikować i to jest też grzech. No i te dobre uczynki, więc też ich za wiele nie popełniają, gdyż one są ciężkie. Stąd tam nawet jest napisane, jeżeli będziecie tylko pomagać rodzinie i przyjaciołom, którzy was tam kochają, oczywiście to jest moja interpretacja, to jaką będziecie mieć nagrodę w niebie, co potwierdza, że w niebie jest hierarchia i nagrody między innymi. Ale no tutaj wracając do tego nauczania Chojeckiego, no to uważaj, Jezus nie czuł zazdrości, Jezus nie pożądał dóbr konsumpcyjnych, Jezus nie grzeszył, Jezus nie miał nienawiści do nikogo. No to jest w ogóle no inna bajka. No i Jezus znał plan, był Bogiem, który właśnie wstąpił na ten świat w powłoce ludzkiej, ale znał plan, wiedział po co tu jest, wiedział, że po 3 dniach zmartwychwstanie i odczuwał ból tak jak ludzie, odczuwał cierpienie, ale no to był zupełnie inna bajka, nie? Więc no samopuszczenie 40 dni. Na pustyni jest grubym numerem, nie wspomnę o wybudzeniu Łazarza. To też w ogóle ciekawe dla katolików jest, że oni mają kult Maryi, a nie mają kultu Łazarza. Przecież de facto Łazarz był pierwszym zmartwychwstałym człowiekiem. To powinni mieć kult Łazarza. Się dziwię, że tego w ogóle nie jest propagowane. Sam zresztą, gdybym stał koło takiego Łazarza i by wyszedł z grobu, to nawet jakby Jezus już poszedł, to Łazarza nie odstąpił i bym to chciał spisać, co on tam widział i gdzie on byłbym, zanim łaził, żebym mi opowiedział, co się działo z nim w ogóle, nie? To też ciekawe by było, że tego nikt nie spisał. No ale może spisali, jak Jezus poszedł sobie już i nie ma informacji. Tak czy siak, no ja bym za Łazarzem łaził i go wypytywał, co się tam wyrabiało. Ale to tak jak dziwne właśnie, że katolicy nie mają kultu Łazarza, no bo to jednak
pierwszy zmartwychwstały człowiek wskrzeszony przez Jezusa. No, jak mi ktoś pokaże innego człowieka na ziemi, jak mówicie, że Jezus był taki sam jak my, który potrafi wskrzeszać zmarłych, chodzić po wodzie i robić... Nawet nie wiem, czy Jezus snu potrzebował tak naprawdę, nie? Pamiętam, szczerze powiedziawszy, no ale no, moim zdaniem na 100% Jezus nie był takim samym człowiekiem jak my i to nie jest żadna herezja. Można powiedzieć, że dobrze to Chojecki powiedział, że przyszedł w ludzkiej powłoce takiej, no, po prostu. Że upodobnił się w zewnętrznym wizerunku do człowieka, przyszedł w postaci człowieka, przeżył prawie wszystko to, co człowiek, prócz grzechu, został narodzony z dziewicy przez niepokalane poczęcie, nie był skażony grzechem pierworodnym również i wiedział, jak to się skończy. No zresztą Jezus sam mówił, kto we mnie wierzy, no ma życie wieczne, no czyli zarazem podkreślał też, że jest człowiekiem i Bogiem jednocześnie, no bo przecież nie mamy wierzyć w ludzi, tylko mamy wierzyć w Jezusa Boga, więc no dla mnie to nie jest żadna herezja, co tam Chojecki powiedział. No i jeszcze abstrahując, no on omawiał piosenkę Pawła Domagały, od tego trzeba w ogóle zacząć, zaczęło się od piosenki, potem go poniosło, ale co do Wezyra, no to jest tysiące innych rzeczy, do których się można przyczepić, a walenie w ten bęben, że to herezja, jeszcze potem właśnie nagniatanie na tych pastorów, po pierwsze, że no jak oni się mogą teologicznie zgadzać z Chojeckim, no po pierwsze nie musieli tego słyszeć, a po drugie tutaj nic takiego nie ma, żeby się nie zgadzać. Wysłałem to około 15 osobom z Chojeckim już niezwiązanych, a które kiedyś były przy IPP i wszyscy mówią, że to samo. Wszyscy chrześcijanie mówią, że no człowieku, no nie ma tam nic takiego. No też tak samo mają sami z siebie, nie to, że im wypisałem swoje zdania najpierw. Pisali, nie ma tam nic dla mnie takiego, do czego tutaj można by kręcić aferę, nie? To tak na marginesie. Jeszcze wracając do kalwinistów, to też no dobrze było, jakbyście napisali pod filmem, czy kalwinista ma trwać, czy nie, czy uczynki są dowodem na jego zbawienie, czy nie są, bo zwariować z wami idzie, bo według Kalwina powinny być, według niektórych tak, według niektórych nie. Tutaj jeszcze jest komentarz, wracając do filmu poprzedniego, co do życzenia, aby Sekulski pojechał do Rosji i spróbował tam wykrzyczeć swoje pretensje. Przypominam, że w Federacji Kacapi wystarczy stanąć w miejscu publicznym z białą kartką, z białą czystą kartką papieru w ręku, aby zostać aresztowanym i spałowanym. No i właśnie. I to by mogło rozwiązać problem naszych onuc, bo jakby zaczęli krzyczeć stop wojnie, to ruska milicja mogłaby nie dopytać, o kogo chodzi, że Ameryka... Chyba, żeby zaczęli od razu krzyczeć Ameryka imperium zła, USA imperium zła, to wtedy może ten. Ale jakby zaczęli protest od stop wojnie, to do USA imperium zła mogliby nie dojść już. Zostaliby spałowani zawczasu, a w Chinach, gdyby to się zdarzyło, to nawet może z paru by zostały narządy wywleczone i by po prostu poszli na części zamienne i byłby w ogóle spokój dla kacyków partyjnych. To Wielomski mógłby zaistnieć wewnątrz towarzysza krwi, mógłby się z nim zjednoczyć cudownie poprzez oddanie mu wątroby, trzustki i lewego jądra. Tutaj jeszcze pisze do mnie w komentarzu fałszywe konto Ładosław Patlewicz, że mamy to dzięki masowym modlitwom do Małyi, polskich kibiców hokeja. Po 22 latach awansowaliśmy do elity załóg. Dzięki Małyi osiągniemy historyczny sukces i łozniesiemy tą twoją Kanadę. U nas w Sanoku Hotej to religia. Nasz klub dwa razy zdobywał Mistrzostwo Polski. No i brawo, żeśmy awansowali. Co prawda, Mistrzostwo Polski, no to jest Mistrzostwo Polski tylko. To tak samo jak ten Puchar Polski, co był rozgrywany w święta, o to właśnie też Polacy się bardzo wojną przejęli, pełny stadion narodowy, przed oglądać taką kopaninę, że no dramat po prostu ten mecz był. W całym meczu chyba były 3 strzały na bramkę, na szczęście nie oglądałem całego, bo bym mógł wlewu dostać. Tak czy inaczej, dramatyczne widowisko. No z tym hokejem super, żeśmy awansowali, no co do pokonania Kanady, to nie sądzę, nie? To nie sądzę, myśmy z Kanadą chyba grali oficjalnie około 30 razy. Jeden mecz zremisowaliśmy, wszystkie pozostałe przegraliśmy. Najbliżej dużego wyniku byliśmy na Olimpiadzie w Calgary w 1988 roku, gdzie przegraliśmy z Kanadą tylko 1-0 w hokeja. Kanada była gospodarzem, a no oczywiście to nie był pierwszy skład Kanady, tylko tam jeszcze nie grały byli zawodnicy NHL, więc
super, żeśmy awansowali, to nam się chwali, ale no nie rozpędzałbym się tak, bo może się fałszywe konto Władosława łaszczałować trochę, gdyż no na zwycięstwo z Kanadą bym mimo wszystko nie liczył. Tutaj jest w ogóle, teraz trwają playoffy w ogóle w NHL i Toronto Maple Leafs gra z drużyną z Florydy, Florida Panthers, i jest lekki skandal, bo w Toronto gra ruski bramkarz. Jest, widzę, wygwizdywany na meczach, Samsonow niejaki. Niektórzy gwizdzą, niektórzy nie. Tutaj się gazety rozpisują, czy to etyczne, bo z jednej strony no Kanada taka zaangażowana, tu Ukraina to, a ruski bramkarz na bramce stoi. No ale na razie ruski bramkarz spisuje się arcysłabo. Przegrało Toronto pierwsze dwa mecze z tą Florydą i przegrywa w rywalizacji do czterech zwycięstw 0-2 na razie, mając przewagę własnego boiska. Więc Rusek nie pomaga. Tak czy inaczej, no bławo, żeśmy awansowali. Wygraliśmy dzisiaj z Rumunią 6-2, zapewniając sobie awans. W pięciu meczach wygraliśmy 4. Najważniejsze zwycięstwo z Włochami 4-2, które nam dało awans. Porażka z Wielką Brytanią w hokeja. Nawet nie wiedziałem, że w Wielkiej Brytanii w hokeja się gra. Przegraliśmy z Wielką Brytanią po dogrywce 5-4 i to mimo wszystko nas nie wyeliminowało. W tym mini turnieju zajęliśmy drugie miejsce, które daje nam awans do elity. Tutaj jeszcze pisze Nizorlak Choroszczański, a jakbyś miał mieć debatę z Patlewiczem, to jakie tematy byś chciał głównie poruszyć? Może jak on się boi, że go upokorzysz na live'ie, to zadaj mu publicznie kilka pytań i zobaczymy, czy odpowie na nie, czy nie. To nie odpowie na pewno. Czasami są możliwości zadawania mu pytań i on na nie odpowiada, o zbiórkę i tak dalej, ale moim zdaniem do żadnej debaty z nim nie dojdzie. Przecież tak jak mówię, no to jest tchórz, człowiek bez honoru i bez jaj przede wszystkim. No i co najgorsze, on nie ma nic do powiedzenia, nie? To jest człowiek brednia. Być może, daj Boże, powstanie tutaj kiedyś taki filmik, który mi obiecał jeden człowiek, na razie nie będę ujawniać personaliów, obiecał mi jeden człowiek, że zrobimy filmik pod tytułem Brednie historyczne Padlewicza na tym kanale i to nie mogę się doczekać. Super by było, gdyby to się udało, no ale to melodia być może nie za długiej przyszłości, ale no ma być coś takiego, więc bardzo bym chciał i sobie życzył. Tak czy inaczej, no ja z nim mogę rozmawiać o wszystkim, no mogę mu udowodnić, że jest konfidentem przede wszystkim, mogę mu udowodnić, że nie wie, w co wierzy, mogę mu udowodnić, że nie ma pojęcia o historii, że jest manipulantem zwykłym, że manipuluje faktami, że jest po prostu, jak to mi tutaj mówią ludzie, ignorantem historycznym, albo nawet można go nazwać Marcinem Najmanem polskiej historiografii. Nie wierzę, że on przystąpi do jakiejkolwiek debaty i nie spodziewam się tego. Aczkolwiek nawet mogę mu ufundować nagrodę finansową za to, jak okaże się być mężczyzną, ale nie sądzę. Bardziej w ogóle na ten moment to by mnie interesowała rozmowa z Łukszą i to nie dla mojej jakiejś sławy, bo ewentualnie będę próbował się z tym Łukszą skontaktować, że go może kiedyś się uda namówić na rozmowę tutaj na kanale, której nie musi wcale rozpowszechniać, bo nie zależy mi na zasięgach i na tym, że wystąpił u mnie na kanale, tylko dla tej tutaj małej społeczności mógłbym nagrać z nim taką rozmowę. Tym bardziej, że z wieloma rzeczami się zgadzam w tej chwili. A no, można by popytać o to towarzystwo, o to, czy chłopce w ogóle zdaje sprawę, jakie tam są obroty, czy został wciągnięty w to, czy jak się mają rozliczenia finansowe, jak taki rola też kolejny, charakterny chłopak, wszędzie widzący frajerków w przykrótkich spodenkach, jak on się rozlicza z ludźmi, z pieniędzmi, jak się dzieli zyskami, jak to wszystko elegancko wygląda. O Wojtku, Wojtusiu Sumlińskim można by posłuchać. Też no, ciekawią mnie takie osoby. Byłaby to super rozmowa. Możecie pisać ten, wklejać mu linki i zobaczymy, czy
To by była ciekawa rozmowa. Co do samego Sumnińskiego, to tu znalazłem takiego posta Sumnińskiego, to następny jest. To są wszystko było do przewidzenia już przed wojną, tak naprawdę. Jakby mnie ktoś przed wojną zapytał, jak by wybuchła wojna na Ukrainie i jacy ludzie staną z Rosji z Ukrainą i jacy ludzie staną po stronie Rosji, to bym wszystkich tych ludzi, którzy stanęli po stronie Rosji właśnie w ciemno wymienił bez problemu żadnego. Między innymi rolę Sumlińskiego. No szczerze powiedziawszy, wymieniłbym też tego Łukrze, który na początku pokazywałem, się dopasował do towarzystwa, ale na szczęście się facet przebudził. Ciekawi mnie tylko dlaczego. Właśnie też pogadałbym z Łukrzą o Patlewiczu, jakby była taka możliwość. No bajerancki program można by stworzyć. Oczywiście no, tam Łukrzy to chodzi o zasięgi, a mnie nie. Mnie chodzi o samą merytorykę i rozmowę. Czy to obejrzy 200 osób czy 500, jest to dla mnie bez znaczenia. Chodzi mi o to, żeby to było w miarę ciekawe i wartościowe, a nie idę na... Masówka mnie nie interesuje. A co sam Sumliński? Proszę bardzo, taki post mamy z przedwczoraj Sumlińskiego i mamy każdego, kto mówi, to nasza wojna, spytałbym, czy posłałby na tą wojnę syna. No, idiota, nie? No wiadomo, że nie, dlatego to jest nasza wojna, że nie trzeba posyłać tam synów. No, na tym polega właśnie ta wojna w wykonaniu Polski. Nie trzeba posyłać tam ani synów, ani nikogo, ani wnuczków, ani nikogo. Jeżeli Polak jakiś chce tam jechać walczyć, to jedzie tam walczyć dobrowolnie i to jest wszystko. Żadnych więcej posłań na front nie ma, nie? Więc no, dlatego to jest właśnie nasza wojna, że nie bierzemy w niej czynnego udziału, tylko wspieramy Ukrainę w walce z naszym odwiecznym wrogiem, który w dodatku grozi nam w mediach codziennie, którzy mówią, że zrównają Warszawę z ziemią i którzy mówią, że Polacy to kundle i najróżniejsze rzeczy o Polsce opowiadają. Dlatego w tym sensie to jest nasza wojna, ale nie dlatego, że mamy iść na wojnę, bo to właśnie nie o to chodzi. Tak samo tak jak tu właśnie z Iwanem mam te rozmowy ciągle. Iwan, że Ukraina musi walczyć z korupcją. Ja może i tak. Wszyscy powinni walczyć. Polska też ma skorumpowany rząd, skorumpowane wszystko. Tylko że w interesie Polski jest nie w tej chwili, nie jest to, żeby Ukraina walczyła teraz z korupcją, tylko w interesie Polski, która zainwestowała w to czas i pieniądze, jest to, żeby Ukraina walczyła z Rosją, a nie z korupcją. A z korupcją niech se walczy po wojnie. To jest w interesie Polski. Ja się jestem Polakiem, się wypowiadam w rozmowach z Iwanem jako Polak. A to, czy tam Ukrainie będzie teraz korupcja, czy nie, jak będą lać ruskich, to mogą dla mnie się korumpować codziennie, byle lali ruskich. Mnie to nie interesuje. A z korupcji i tak, no, to jest walka na lata, nie? Kto pamięta Polskę lat 90. I tak jak mówię, korupcji z góry się i tak nie wyeliminuje nigdy, to jest utopia. No można próbować, można walczyć, super nagłaśniać sprawy. Na Zachodzie jest na pewno o wiele mniejsza korupcja, w rządzie za byle gówno się z rządu wypada, ale też kto ma nie wypaść, ten nie wypadnie nigdy, nie? Więc w interesie Polski jest to, powtarzam, żeby Ukraina walczyła z ruskimi, a nie z korupcją na ten moment. Polska właśnie w to wpakowała czas, pieniądze, propagandę i masę zdrowia. Jeszcze trzeba tracić na szarpanie się z proruskimi debilami, a nie teraz, żeby jeszcze się Ukraińcy zaczęli między sobą szarpać, że ten ukradł Javelina i sprzedała ten to albo tamto. No, nie czas i miejsce. No, nie chcę po wojnie wygranej rozprawiają się z korupcją do woli. Mogą już walczyć do końca potem istnienia Ukrainy z korupcją. Więc tutaj no pisze, właśnie Sumiński pisze, czy posłałby na tą wojnę syna. No wiadomo, że nie, by nie posłał normalny na tą wojnę syna. I na tym właśnie ta wojna polega, że nie trzeba posyłać polskich dzieci, polskich chłopaków, nikogo na wojnę syna, nikogo. Nie trzeba tam posyłać. Robią za nas Ukraińcy, a my posyłamy tam stare czołgi, a nie syna. Więc dlatego to jest właśnie nasza wojna. Nie trzeba nikogo posyłać, no ale to jest taki post dla prymitywów, takie no dokładnie te same procesy jak u lewactwa, zmiękczanie serduszek i granie na emocjach. Drugi, kto mówi o Federacji Polski i Ukrainy? Pytałem, czy przyjąłby do swojego domu nie jednego, kilku jakie ma, tylko tego, w którym mieszka, ze swoją rodziną, ukraińską rodzinę na stałe. No co to za bzdurne pytanie, w ogóle co to ma wspólnego Federacja Polski z Ukrainą? No, nie ma być żadnej też federacji, tylko po prostu bo dobrze by było, jakby między Polską a Ukrainą była taka granica, jak między Polską a Niemcami. I to wszystko, nie? Jeżeliśmy współpracowali, mieli ścisły sojusz i żeby między ludźmi zawiązała się przyjaźń. Ot, cała tajemnica.
bo oni to właśnie robią z naszym domem, z Polską. I jeszcze ludziom dobrze znającym Ukrainę, Ukraińców, zadajcie proste pytanie, czy gdyby Polska została zaatakowana, Ukraińcy mówiliby, to nasza wojna. To nie jest pytanie podchwytliwe. No to znowu generalizowanie. No, taka jest sytuacja, panie Sumliński, że Polskę może zaatakować tylko Rosja. A Rosja, jeśli ma zaatakować Polskę, to musi najpierw pokonać Ukrainę. Taka jest logiczna, chyba że Ukrainę już pokona, przejmie właśnie i tak dalej. Ale póki Ukraina jest jak gdyby chce być w przeciwnym obozie do Rosji, no to jest naturalnym pierwszym wrogiem Rosji. Rosja ma dużo wrogów, bo ma jeszcze Gruzję, kraje bałtyckie. Polska jest w kolejce ewentualnie, ale Polska jest w NATO. Więc no to jest pytanie dość absurdalne, gdyż no, gdyby był taki status na Ukrainy, jaki jest, czyli państwa nieprzyjaznego Rosji, no to Ruscy nigdy by nie zaatakowali w pierwszej kolejności Polski, a potem Ukrainy, tylko odwrotnie, no bo to logika tak nakazuje, no byliby idiotami, gdyby to zrobili. Więc nie wiem, jakby się zachowali Ukraińcy po tej wojnie i po relacjach ludzi i po tym, co ja znam Ukraińców właśnie, to z pewnością by ci Ukraińcy, którym znam, z pewnością by mi pomogli, mi pomagali i bez wojny już, więc no tak jak mówię, generalizowanie to jest kolejny tak zwany chrześcijanin, dla mnie osoba dość podła i jeszcze w dodatku plagiator, nie lubię takich ludzi. To akurat podobała mi się reakcja Stanowskiego, jak mu przynieśli do studia książkę tego Sumlińskiego, otworzył kubeł na śmieci i to wywalił do śmieci. To samo bym zrobił z tym dziadostwem. Rozmodlony goguś udający milionera i robiący na znowu patriotycznych gadkach miliony złotych bez pożytku dla kogokolwiek de facto. I jeszcze przypomnę jego nagranie, jak prosił, żeby dać Morawieckiemu szansę i że rozmawiał statusem Morawieckiego, zresztą proruskim. Wspaniały człowiek mówił, który mówił, że no, nawet Jaszczur przychodził na Kornela Morawieckiego kongresu i chciał wstąpić do jego partii, gdyż no, nie było chyba bardziej proruskiego polityka w Polsce od tatusia Morawieckiego, i mówił, żeby dać Mateuszkowi szansę, że Mateuszek tam w banku pracował, to żeby się dokształcać, a doradcą Tuska został na prośbę tatusia, który jest wspaniałym człowiekiem. Ręce opadają. Więc Sumliński również nie moja bajka. Tutaj jeszcze właśnie a propos stereotypów. Pisze kolega Greg Span, czyli kolega Grzegorz. Postrzeganie przedstawicieli różnych narodów, krajów poprzez uogólnianie wynika ze stereotypów. Dla wielu Niemców my jesteśmy pijakami, złodziejami, choć tak nie jest. Podobnie nie można wrzucać Ukraińców do jednego worka, nazywając ich banderowcami lub w inny uogólniony sposób. W każdym narodzie istnieją różne grupy społeczne o różnym sposobie myślenia, poglądach, wykształceniu i zasobności. Dokładnie tak jest, tyle że dobre wiadomości rozchodzą się wolniej od złych wiadomości. Jeśli jakiś Ukrainiec komuś pomoże, albo w ogóle po prostu żyje neutralnie, pracuje, nic nie robi nadzwyczajnego, to przecież o tym nie opowiada. Ty, a ja znam 5 Ukraińców, no jaki numer, sobie wyobrażasz, oni pracują, nie kradną, nie biją się, nie chlają, tylko pracują. To nikt o tym nie przeżywa, ale jak jeden Ukrainiec coś wywija, no to oczywiście wszystkie onuce to pompują do granic wytrzymałości, ale to naród i tak dalej. Tak samo było z Polakami w Anglii, w Kanadzie, teraz jest na Florydzie przecież głośna sprawa, że polski lekarz chirurgii plastycznej zabił swojego prawnika i go na taczce wyjął z budynku. I co ma teraz? I tam jest nagranie, jak go wywozi, żądają dla niego kary śmierci. I co teraz mamy mówić, że wszyscy Polacy to mordercy? Czy wszyscy chirurdzy plastyczni to mordercy? No nie, no po prostu zjeb dla zysku, zabił, poćwiartował zwłoki i go powieszą za to, czy podadzą szota. I spokój święty tak naprawdę będzie z nim. Ta tutaj koledze BRW w rozmowie z Grzegorzem Doleckim nie podobało się używanie słów w Ukrainie, ja tego też nie używam. No, jest to dla mnie niegramatyczne, zgadzam się. Wolę mówić na Ukrainie, bo tak się mówi po polsku. Ukraińcy mówią w Ukrainu, ale no, zasadniczo akurat w tym przypadku mnie nie obchodzi, jak oni mówią, no bo ja się staram mówić po polsku gramatycznie i to akurat no, tam nie to, że mnie jakoś denerwuje, ale no, nie używam takich form. Mówię na Ukrainie, na Węgrzech, na Słowacji, w Polsce, a nie na Polsce, z kolei odwrotnie. Po prostu gramatyka języka polskiego ją stosuje, więc zgadzam się, ja mówię i będę mówił na Ukrainie. A Ukraińcy wiem, że mówią, że jadą w Ukrainę, muszą wracać, no ale to
To jest ich język, ich problem. Tak naprawdę. Ogólnie teraz jeszcze byłem w mieście. Zabrałem rodzeństwo moje, nieletnie, do kina na film Big George Foreman. W ogóle po pierwsze, ja nie byłem w Kanadzie w kinie ze 3 lata. Zszokowały mnie niskie ceny biletów. Bilet w Kanadzie na polskie pieniądze do kina kosztuje 30 zł zaledwie. Czy to niewiele, chyba drożej jak w Polsce. Więc za 3 bilety, bo tam jeden z moich rodzeństwa nie ma nawet 14 lat, więc chyba jakby jego bilet kosztował ze 20 zł, więc za 3 bilety za 4 bilety zapłaciłem 110 zł, więc zasadniczo tanio bardzo. Spodziewałem się, że to będzie kosztować jeden bilet tyle tak naprawdę. Tak dawno nie byłem w kinie. Byłem na filmie pod tytułem Big George Foreman. Nawet moja nastoletnia siostra zauważyła, że film jest za krótki, że to jest w ogóle materiał na serial, na film o tym gościu. Dla mnie oczywiście, nawet nie wiem, nie mogę wam szczerze i obiektywnie powiedzieć, czy film był dobry, ponieważ będę nieobiektywny w tej sprawie, gdyż George Foreman to mój ulubiony bokser, mój ulubiony, można powiedzieć, sportowiec i moja ulubiona historia taka, nie? Więc mogę w skrócie przypomnę, że chłop przegrał, był niekwestionowanym mistrzem świata, znokautował Joe Fraziera i stoczył walkę w Kinshasie, w Zairze, wtedy teraz Demokratyczna Republika Kongo, z Muhammadem Ali, którą no, zmęczył się biciem Ali'ego przy linach, osłabł kondycyjnie i się dał znokautować jak dziecko. Tam potem wrócił jeszcze, stoczył wiele wojen i ogólnie nienawidził Boga, był z bardzo wierzącej rodziny. To może być w ogóle dobry argument dla kalwinistów, ale od razu go zbije. Bo tutaj w tym filmie jest taka akcja, zresztą to jest akcja prawdziwa, że on po walce z Jimmy Youngiem w 1977 roku, którą przegrał przez zachłanność i kasę, ponieważ robił z tym Jimmy Youngiem co chciał na początku walki. Przekładał go z ręki do ręki, mógł go znokautować już w drugiej rundzie i trener i menadżerowie w narożniku w przerwach go namawiali: baw się z nim, człowieku, bo w przerwach między rundami lecą reklamy w telewizji i zarabiasz kasę. 50% kasy z reklam jest twoje, więc go nie nokautuj, niech ta walka trwa, niech będzie dużo reklam, to dużo zarobimy. No i walkę tak przeciągał, że się znowu zmęczył i Jimmy Young odwrócił do walki i wygrał ostatecznie walkę na punkty przez zachłanność obozu Foremana. Ogólnie Foreman mówił na przykład, że jak widział Joe Fraziera czytającego Biblię, to mówi, że jak zobaczył takiego lamusa, to go postanowił, że go chyba zabije i go strasznie zlał. Dodatkowo w tej Kinshasie chodził, prowadzał na smyczy 3-4 wielkie wilczury, czego ci murzyni lokalni się bali, bo tak strażnicy w różnych obozach ich zawsze przy pomocy tych wilczurów terroryzowali, specjalnie prowadzał albo nosił małego byka na ramionach, terroryzując okolice i wzbudzając postrach. Oni tam jakoś długo wyjątkowo siedzieli, tam jakieś kontuzje było, taki no nietypowa sprawa jak na dzisiejsze czasy. Walkę potem przegrał walkę z, to właśnie z Jimmy Youngiem przez zachłanność i w szatni doznał, zapadł w jakąś śpiączkę i po wyjściu ze śpiączki zaczął śpiewać Alleluja i głosić Ewangelię i dobrą nowinę o zmartwychwstaniu i życiu Jezusa Chrystusa. I tu powiedzą kalwiniści, no to zobacz, masz dowód, że został wybrany. Tyle, że sam w książce opisuje, że on w Boga wierzył. To jest w ogóle dobry numer, gdyż jego siostry, synek mały, zaraz po narodzeniu zapadł w śpiączkę i lekarze nie dawali mu żadnych szans na przeżycie. I w tym momencie wielki Big George Foreman, który był mistrzem świata, panienki, kasa, melanże, padł na kolana i zaczął Boga prosić: weź mnie zamiast niego. Czyli w Boga wierzył. I to się wydarzyło zresztą. Bóg ocalił życie tego chłopczyka. I oczywiście George Foreman zapomniał natychmiast o Bogu. Powiedział: a to dobrze, to super, że żyje, nie? Tam matka, to zobacz, to cud, do kogo się modliłeś, to się stało, ale on to olał. Sam pisał w książce, że to olał, no ale jak była trwoga, no to musiał w Boga wierzyć, bo no, jakby nie wierzył, to kogo by prosił o cokolwiek. Miałem zresztą w ogóle podobną sytuację. Ja mam brata, który ma teraz 14 lat, jak miał 1,5 roku, to kiedyś siedzieliśmy tu na wsi w pokoju i chłopak
miał 1,5 roku, tam gęgał i łaził po salonie, nagle bez powodu padł na plecy, stracił w ogóle puls, wszystko, koniec, nie? Wpadliśmy w panikę, że trup, wezwaliśmy pogotowie, przyleciał helikopter, zawieźli go do normalnie helikopterem do szpitala, najpierw lokalnego, i w szpitalu odzyskał przytomność, zrobili mu badania, przywrócili go do życia i już go mieli wypisywać, i padł po raz kolejny i stracił przytomność i zapadł w śpiączkę na kilka dni. I również, będąc bardzo letnim człowiekiem, ja, nie wierząc na co dzień tak gorliwie jak teraz i nie zdając sobie sprawy z tego, co robię, jak trwoga, to do Boga również padłem na kolana i prosiłem Boga o to samo, weź mnie, daj temu dziecku żyć. I zasadniczo też nikt nie wierzył, że ten mój brat to przeżyje w ogóle. I po 4 dniach wybudził się ze śpiączki i nawet był ze mną w kinie. Nawet mu powiedziałem, że się tak samo jak George Foreman modlił się za tego chłopaka, tak samo 10 lat temu, 11, modliłem się za ciebie i żyjesz. Jeszcze mało z tego chyba kuma. Też niestety chrześcijaństwo kojarzy im się z kościołem katolickim, którego nie cierpią, no ale co począć, będziemy nad tym pracować jeszcze. Mam nadzieję, że będzie mi dane. Tak czy siak chłopak żyje, wybudził się ze śpiączki i ja też to potem olałem. Nawet nie wiem, czy Bogu podziękowałem za to, po prostu uznałem, no, że super. Się zająłem życiowymi sprawami dopiero kilka lat później właśnie, podobnie jak w przypadku George'a, w moim przypadku przyszła refleksja. I z George'em mnie połączyło jeszcze to, że pamiętam walkę George'a Foremana z Muhammadem Ali, pokazano w Polsce, nie wiem po ilu latach, nie wiem czy to pierwszy raz, ja pamiętam, że ją oglądałem w polskiej telewizji, szła transmisja chyba w 85 roku, a ona była w 74, czyli 11 lat po fakcie, pokazywano ją w polskiej telewizji, pamiętam o 20 normalnie, tak jak nowość jakąś, i jak tą walkę oglądałem z wypiekami na twarzy jako tam 9-latek, to byłem zresztą za Muhammadem Ali, bo to gwiazda, słyszałem o nim, o Foremanie, to słyszałem, że to zły człowiek, a on wtedy już był poza karierą i bardzo się cieszyłem, że Ali wygrał, chociaż, bo nie znałem wyniku, nie było przecież internetu po 11 latach po czasie, no ale tak to nas za komuny traktowano. I potem George Foreman wrócił do boksu w 89 roku, mając 39 lat, ważąc ponad 150 kg, założył swój kościół w Houston, był pastorem kościoła, założył halę taką sportową, koszykówka, sporty różne, ring w Houston dla miejscowej młodzieży, żeby nie ćpali, tylko coś robili, to wszystko było za darmo, on za wszystko płacił, za kościół też płacił, nie pobierał żadnych składek, dlatego mówiłem, że podobają mi się pastorzy pracujący i oczywiście był człowiekiem no dobrotliwym, ufnym i oszukał go przyjaciel, najbliższy alkoholik, który przetracił wszystkie pieniądze, jak się okazało, nie płacił żadnych rachunków za nic, nie spłacał podatków od nieruchomości i wjechał komornik, wyczyścili mu konta i George Foreman został bankrutem, kościół zamknięto na 4 spusty i halę tą sportową zamknięto. Nawet w filmie jest taka scena, jak siedzi w samochodzie i patrzy, jak policja w asyście urzędników plombuje drzwi do jego hali, mu wstyd nawet wyjść tam było i poszedł, no i powiedział, że tak nie może być, że nie będzie od ludzi teraz zbierał pieniądze na rachunki i wrócił do boksu. Wrócił do boksu i żona jego nowa, którą poznał już jako chrześcijanin, bo małżeństwa poprzednie się rozpadły najpierw z jego winy, gdyż był hulaką i zdradzał żony i tak dalej, potem też poznał inne panienki, no, który kiedy był gwiazdorem, playboyem, no to one go kochały, no jak się nawrócił, to następna ta żona powiedziała, że zwariował i odeszła, więc chłop został sam. W filmie pokazana była jako jedna żona, ale moim zdaniem miał ich więcej, z tego co pamiętam. Tak czy inaczej, znaczy jedna przed rozwodem, jedna i potem druga po rozwodzie już jak gdyby, a moim zdaniem tych żon było więcej jak dwie ostatecznie. Tak czy inaczej, ta żona nowa chrześcijanka powiedziała, że miała wizję, że wrócisz na tron i odzyskasz pas mistrza świata. Chłop się trochę zdziwił, no bo zamierzał na początku wrócić do boksu tylko po to, żeby zarobić trochę grosza na przywrócenie kościoła i tej hali sportowej do życia, a ostatecznie wyszło tak, że po wygraniu 18 walk dostał walkę o tytuł mistrza świata z Evanderem Holyfieldem, którą
po niesamowitym boju przegrał na punkty i przepowiednia żony się nie spełniła, ale za walkę dostał 10 milionów dolarów w 92 roku. I już nawet żona mówi, to George, no nie musisz walczyć, no chyba ten sen mój to tam kam dupy potłuc, nic się nie wydarzy. On mówi, nie, sen był na pewno nie przypadkiem, trzeba próbować dalej. Dostał kolejną walkę z Tommy Morrisonem, tym, który grał w Rocky 5, zresztą już nie żyjącym, którą znowu przegrał na punkty i się znowu w książce pisał, że no to już się praktycznie załamał, już miał chyba rezygnować. No i pojawiła się szansa, że Michael Moorer pokonał Holyfielda sensacyjnie i dali jeszcze raz Formana do walki, tym razem z Michaelem Moorerem, i to się stało 5 listopada 1994 roku, a 5 listopada to są szczęśliwie moje urodziny. Pamiętam, że to była sobota i to jeszcze w dodatku były moje 18 urodziny. Wróciłem o godzinie 6 rano z grubego balu urodzinowego. Bal był taki, że no na 25 chłopa i jedna dziewczyna na imprezie była. Pamiętam, że pojechaliśmy na Warszawę z Falenicy pociągiem, oczywiście bez biletów, pijąc wódkę i no, zachowując się dość głośno, oczywiście w przedziale. Przy sobocie pamiętam, że co chwila wchodził kanar, pytał o bilety do kontroli i mówiliśmy, szefie, no jakie bilety, może lufę? No i walił lufę, jak żeśmy dojechali już, to pociąg z Falenicy do Śródmieścia jedzie 40 minut, no to chłop tę kontrolę powtarzał z 8 razy, więc już spał z tą torbą, jak wysiadaliśmy w ogóle. W hybrydach przy moich urodzinach doszło dodatkowo do spięcia ze świrem kompletnym. Pamiętam, że o 3 w rano już się było praktycznie pusto w klubie, i jeden mój kolega, którego mam zresztą w znajomych na Facebooku, Krzysiek, przyszedł, że ma ranę na plecach kłutą, że ktoś mu coś wbił w plecy, na białej koszulce wielką krwawą ranę, no ale nie chciał iść do szpitala, zresztą nie poszedł, chyba to się samo zagoiło. Potem drugi miał taką ranę, a potem patrzył, zostaliśmy chyba w ogóle tylko we trzech. Z tego towarzystwa wszyscy się rozeszli i patrzymy, a na środku parkietu chłopak jakiś leje dziewczynę pięściami po twarzy. I ruszyliśmy w jego kierunku, podbiegł pierwszy mój kolega, chwycił tego typa za bary i gość chlasnął jakimś tym, doszło do zamieszania i patrzymy, koleżce mojemu z ręki leje się krew i gość miał nóż, czy ten kolega twierdził, że on miał na ręku coś założone z jakimś szpikulcem. No już wtedy, jak zobaczyliśmy, że tnie nożem, no to już nie było charakternej bójki jeden na jeden, już nie czekaliśmy, tylko się jeszcze we dwóch dołączyliśmy. Gościa zlaliśmy strasznie, zresztą ta panienka oczywiście nam za to nie podziękowała, zaczęła wrzeszczeć, zostawcie mojego sebę, jak leżał oprawiony na ziemi na środku tych hybryd. Ochrona się nie wtrącała, no i wyszliśmy z hybryd i koleżka, mieliśmy go prowadzić na pogotowie, bo miał solidnie rozciętą tu rękę od wewnątrz, jak gdyby razem z bluzą i tym, i mówi, że go druga ręka boli, otwiera drugą rękę, praktycznie bliźniacza rana, bo jak gdyby odbicie drugiej strony lustra. No jeszcze szliśmy, on też znowu trochę oczywiście był zaprawiony alkoholem, więc był znieczulony, po jakichś 10 minutach drogi, może szybciej, nie pamiętam dokładnie, mówi, że go brzuch boli, podciąga ten, a on ma rozcięty też brzuch cały w ogóle, tutaj krew się leje. No i chłop, jak 5 listopada trafił wtedy w nocy do szpitala, go zaprowadziliśmy na chorzą bodajże, to go w szpitalu dodatkowo podszywali, tam się okazało, że ta rana na brzuchu, na szczęście płytka i nic nie było mu, no ale go w szpitalu zarazili żółtaczką niestety i ze szpitala wyszedł w styczniu, więc 2 miesiące spędził pod moją 18, do dzisiaj pamięta, jak go spotkam, to mówi, żeby nie przypominał, więc no to mnie jeszcze połączyło, a walka, wróciłem do domu o 6 rano i zaczęła się walka 45-letniego George'a Formana z Michaelem Moorerem, którego Forman na moich oczach w moje 18 urodziny z ojcem, pamiętam, oglądałem walkę, się po 6 rano zaczęła, znokautował tego Moorera krótkim prawym w 9 rundzie, co spowodowało, że stał się moim ulubionym bokserem, tym bardziej, że później no, zacząłem się boksem lepiej interesować, oglądałem jego inne walki, później przeczytałem książkę, którą kilku osobom nawet wysłałem w prezencie, nawet z tego kanału, bo bardzo mi się podoba ta książka, bo ona jest bardziej chrześcijańska, jak sportowa tak naprawdę. I w wieku 45 lat do dzisiaj najstarszy w historii mistrz świata wagi ciężkiej został mistrzem świata, więc historia jak dla mnie fenomenalna, z nawróceniem się. Facet pisał, że jak wrócił do boksu,
to głosił kazania jako pastor z podbitymi oczami. Ludzie tak się, nowi w kościele się dziwnie patrzyli, ale się nie zrażał i nie zbierał od ludzi na pieniądze, tylko ruszył do roboty, odbudował wszystko z powrotem, cały majątek odzyskał nawet z nadkładką i prowadzi ten kościół w Houston do dziś i jeszcze handluje. Takie są grille George Foreman też. Wiele osób używa i są nawet zadowoleni. A na ku czci walki George'a Foremana z Muhammadem Ali Rumble in the Jungle były piosenki Jeffro Tull w 1974 roku, Fugees, Busta Rhymes i no wiele utworów, filmów dokumentalnych, najróżniejszych programów było poświęconych temu wydarzeniu, które zostało sklasyfikowane 7. największe wydarzenie sportowe w rankingu 100 greatest sporting moments w całej historii świata, więc ogólnie gruba kariera. Był też mistrzem olimpijskim w 1968 roku. W pierwszej walce pokonał Polaka Lucjana Trele, małego takiego grubaska. Mówi, nawet długo wspominał, że mówi, no szybki był jak błyskawica, skakał, jedną rundę wygrał, bo to 4-1, sędziowie wypunktowali, jedną rundę wygrał ten Trela z Foremanem, co było szokujące. Więc piękna kariera, piękny film, chłop nadal żyje. Kiedyś powiedziałem, że ma po 80, pomyliłem się, tu mnie jeden z kolegów sprostował, ma 75 lat obecnie. Dodatkowo jeszcze tutaj właśnie kolega BYY pyta, czy ja siądzę o Świadkach Jehowy, to już te odpowiadałem na to pytanie w którymś filmie. No to zwodziciele, którzy pozamieniali słowa w Biblii, wstawiają sobie Jehowa tam, gdzie im pasuje. No robiłem bardziej szczegółowo, to tutaj nie pamiętam teraz dokładnie wszystkich cytatów. Ogólnie nie są uważani za chrześcijan, oni nie uważają w ogóle Jezusa właśnie za Boga, uważają Jezusa za człowieka właśnie, tylko i wyłącznie za proroka, a nie za Boga, więc z kolei naruszają całkowicie i podważają boskość Jezusa Chrystusa. Więc tyle na dzisiaj, dzisiaj krótszy film, bo dzisiaj mam bardzo dużo pracy, nie było mnie tu kilka dni, cały czas mi tu ludzie zawracają głowę, więc mam nadzieję, że jutro albo w niedzielę nagram coś dłuższego i konkretniejszego, tu tylko taka na rozruch, na powrót. Miłego dnia wszystkim życzę, bye.